Dzień dobry, jestem Maciej, a dzisiaj kolejny odcinek w tym dniu. I dzisiaj bym chciał króciutko opowiedzieć, bo mi się zaraz kończy miejsce na karcie pamięci. Chciałem się opowiedzieć o praktycznie takiej rzeczy, która jest na co dzień, gdy wchodzimy do domu do jakiegoś tam sklepu RTV AGD. Patrzycie na półkę ze sprzętem do słuchania muzyki. No i co wy tam widzicie? Co? A tłumaczyć nie muszę. Tam po prostu stoi rzeczy Made in China. Kiepskiej jakości, specjalnie stworzone tak, żeby kończyły się, żeby zepsuło się po okresie gwarancyjnym i kupić nowe. Daję na przykład jakieś na przykład tam radio magnetofon, czy tam cokolwiek jest, na przykład nie wiem, tam, no jakieś tam radio 200 zł dajesz, kończy się okres gwarancyjny, radio psuje się. Musisz znowu do RTV iść i co? I co? Na pewno, na pewno nie zwrócić, tylko kupić nowe i tak w kółko. Oni zarabiają, a my tracimy po prostu niepotrzebnie pieniądze. A co było kiedyś na półkach sklepowych, takiego sklepu RTV AGD? Kiedyś to w 2000 roku na przykład MediaMarkt, na przykład tam powiedzmy stary MediaMarkt, to jeszcze walkmany kasetowe były na półkach. Teraz to MP3, jakieś tam głośniczki, Bluetooth, takie za 1000 zł. Już mówiłem w poprzednim odcinku na temat, co sobie realizuje młodzież. Teraz tylko stoi tylko tam. Takie coś tylko, nic więcej. Kiedyś to w takich sklepach stały walkmany, eltry, kasprzaki stały, magnetowidy na VHS-y. Stały na przykład jakieś tam zachodnie, jakieś tam Samsunga i podobne. Co tam stały? Stare telewizory, lampowe kiedyś tam stały. Neptuna normalnie szło się kupować. Nie dostawało się w żadnym kolorowym pudełku jak teraz, za przeproszeniem. Tylko kiedyś dostawało się w takim normalnym czarnym, takim jakimś szarym, takim jakimś tam kolorowym. Ten, normalnie w kartonie dostawałeś. Neptuna pisało tu mimo wszystko. Dostawałeś telewizory już. Karta gwarancyjna, wszystkie dokumentacja, schemat nawet dostawałeś do niego. Co tam jeszcze stało? Radia wiorowskie, masa, lampowe, nielampowe, takie stare rzeczy są stare po prostu. Była tylko unica w tamtych czasach. Nic innego w Polsce nie było, ale to mam nadzieję, że już chyba każdy o tym wie. No może moi łodzi widzowie nie wiedzą, a przynajmniej teraz wytłumaczyłem. Dobra, no to więc kończę już, mówiłem, kończy mi się miejsce na karcie pamięci. No rozgadałbym się w tym temacie. Tak w sumie już miałem nic do powiedzenia za bardzo. Dobra, kończę, już naprawdę mi się już kończy. Dobra, to do zobaczenia następnego odcinka. Cześć.